Witaj w module poświęconym eksploatacji instalacji elektrycznych. Opowiem Ci dzisiaj o doborze wyłączników w instalacjach elektrycznych. Ogólne zasady doboru zabezpieczeń do obwodów instalacji elektrycznych należy oprzeć na obecnie obowiązujących przepisach i normach branżowych oraz zaleceniach producentów aparatury zabezpieczającej. Należy też wziąć pod uwagę nowe osiągnięcia techniki w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektrycznych. Dobór ten powinien opierać się o zadania, jakie ma spełniać dane urządzenie zabezpieczające, warunki pracy, w jakich ma pracować urządzenie, rodzaj napięcia, jakie występuje w zabezpieczanym obwodzie, wartość napięcia znamionowego zabezpieczanego obwodu, wartość przerywanych prądów przeciążeniowych i zwarciowych, inne zakłócenia, przed którymi urządzenie ma chronić. Dobór wyłączników instalacyjnych opieramy na rodzaju i wartości napięcia zabezpieczanej instalacji, obciążalności prądowej długotrwałej zabezpieczanych przewodów, rodzajach zasilanych odbiorników. Dobór wyłączników silnikowych opieramy na rodzaju i wartości napięcia zasilającego silnik, prądu znamionowego silnika lub jego mocy, kategorii użytkowania silnika. Dobór styczników opieramy na wartości napięcia znamionowego obwodu sterowania stycznikiem, dobór napięcia cewki, mocy urządzenia zabezpieczanego, kategorii użytkowania urządzenia zabezpieczanego. Dobór wyłączników różnicowo-prądowych opieramy na przeznaczeniu wyłącznika, wartości prądu różnicowego, wartości napięcia i prądu obwodu, w jakim wyłącznik ma pracować, rodzaj zabezpieczanego napięcia, liczby zabezpieczanych faz. Wyłączniki, w zależności od miejsca zainstalowania, powinny mieć odpowiednie wykonanie obudowy, co charakteryzuje stopień ochrony IP. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.